W Zamku Książ świętowano urodziny przedsiębiorczych i odważnych. Ekspertki, menadżerki i właścicielki firm opowiedziały o swoich doświadczeniach i sposobach na sukces. Kobieta Społeczność ma już rok. Około 50 kobiet mogło wysłuchać rozmów podczas panelu dyskusyjnego. Spotkanie to też okazja do poznania tajników rozwoju osobistego. W spotkaniu wzięła udział prezes Zamku Książ Anna Żabska, która podkreśliła, że zamek od dłuższego czasu wspiera kobiece inicjatywy. Dzisiaj gościmy Przedsiębiorczy i Odważne, czyli Klub Kobiet z Wrocławia. To dla nas jest szczególne wyróżnienie, że właśnie Zamek Książ wybrały na miejsce obchodzenia pierwszej rocznicy funkcjonowania tego wyjątkowego stowarzyszenia. Tym bardziej, że w Zamku Kobiet, Zamku Książ właśnie funkcjonuje Zamek Kobiet, czyli bardzo podobna inicjatywa wspierająca, promująca działalność kobiet. Cieszymy się bardzo, że tutaj jakby kobiety odbierają to jako swoją przestrzeń, czerpią inspirację też z działań zamku i z tego, jak też ja promuję i też prowadzę tą działalność. Dla mnie osobiście jest to duże wyróżnienie i cieszę się, że dzisiaj możemy gościć tak wyjątkowe kobiety z Wrocławia. Jak Przedsiębiorcze i Odważne rozpoczęły swoją działalność? Jak rozpoczynałyśmy nasz projekt Przedsiębiorcze i Odważne, miałyśmy zaplanowane dwa spotkania w Hydropolis i w ZOO w gronie 45 przedsiębiorczych kobiet. Jednak z upływem czasu okazało się, że znamy coraz więcej organizatorek i te organizatorki są w stanie nas wesprzeć w tym, żebyśmy mogły organizować więcej tych spotkań. I przez ostatni rok już zrealizowałyśmy 13 spotkań w kameralnym gronie. Uważamy to za bardzo duży sukces, ponieważ naszą strategią i misją jest energia, współpraca, wspólne działanie i chcemy, żeby te spotkania odbywały się w takich wspaniałych miejscach, jak między innymi tutaj jesteśmy dzisiaj w Książu. Każde spotkanie jest szansą do poszerzania swojej wiedzy i podzielenia się umiejętnościami. Wyjątkowość tych spotkań polega przede wszystkim na nietypowych i niezwykle energetycznych osobach. To jest oczywiście miejsce i czas na wyjątkowe podróże w świat historii różnych naszych uczestniczek. To jest możliwość poczuć energię, dzielić się tą energią i ją pozyskiwać. Piękny czas, piękne kobiety, piękne chwile.